Siemaneczko moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Valheima. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. A ja ciągle kontynuuję wspaniałą podróż po Mistlandzie, tak jest. Wskoczyłem do mojej pięknej łajby i zacząłem opływać w ogóle tą miejscówę, tak jest. Ten mój pierwszy biom krainy mgieł jak najbardziej. Tam się już troszkę... zadomowiłem, zresztą to wam później pokażę, o co mi się rozchodzi. Na razie póki co jestem na poszukiwaniach, w trakcie poszukiwań, też tak może być, dwergrów, tak jest moi drodzy, dwergrów poszukuję ja. Dlaczego? Ponieważ potrzebuję odsysacza dwergrów, który oni posiadają w skrzynkach, z tego co pamiętam. Natknąłem się już na jeden... To jest chyba jakiś port dwergrów, czy port to jest za dużo powiedziane, ledwo kawałek doku, jakiś taki pomost, na którym siedział jeden dwergr, właściwie spadł do wody i tam było kilka skrzynek, tylko że w tych skrzynkach była, mam to, nie mam tu tego, mam to w ładowni, tam miękka tkanka i właściwie nic ciekawego tam nie zdobyłem, bo jeszcze część sprzętu mi spadła do wody, tam monety i tak dalej, to było bez sensu, nie? Co do zainwekowanej kopalni, tak, ominąłem tam jedne drzwi, ale ja tam oczywiście wróciłem, bo i tak musiałem pozbierać ten marmur czarny, znaczy się, pozbierałem czarny marmur i guzik tam był za tymi drzwiami. Znaczy nie guzik, był tam jeden szperacz, chyba jakieś kleszcze, ale to je wytłukłem przy użyciu młota, jak najbardziej, przy użyciu młota mi się to udało. I co? No i nie znalazłem tam nic więcej, bo to było takie malutkie, malutkie pomieszczonko. Tam nic ciekawego nie było. Coś warczy na mnie. Zdecydowanie, coś gdzieś tu warczy. Czyżby Gial? Trudno powiedzieć. Coś gdzieś się dzieje, tylko nie wiem kto i gdzie z kim. Tu trzeba czekać. Co tu jest? Tu jest... No nie, no słyszę, że ktoś gdzieś naparza. Nie wiem, czy przypadkiem ktoś nie niszczy mojego statku. Tak, to też jest bardzo prawdopodobne. Ja chyba mogę przeskoczyć tędy. Chyba. Gdzieś tu wlazłem na jakiś szczyt. Aha, i co do ogników. Tak, ja zdaję sobie sprawę, że oczywiście jest coś takiego jak pochodnie, te ognikowe. Tylko, że no... Jaki jest problem z pochodniami ognikowymi? Dokładnie taki sam jak z ognikiem, czyli rozświetla bardzo, 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 bardzo niewiele tego. No, fakt, no tak, no oczywiście, że tak. Ale kto, ja się pytam, kto był tak przezajebiście miły, żeby mi ten statek tu rozpiżdżyć i zniknąć stąd jeszcze tak już swoją drogą? No nie, no jestem wręcz pewien, że Giala słyszę. Czekaj, bo już tak, już mam pełny plecak. Gwoździe poszły na dno? Nie, gwoździe są tam. Jezu, ale wy mnie wkurzacie, matko. Dawaj mi tutaj, zaraz, pyk. Cyk, dawaj mi tu, cyk. O, tak to sobie zrobimy. Mogę gdzieś tu to postawić z łaski swojej? O, mogę. No tak, oczywiście, że Gial. No widzę sierściucha jednego szczwanego. Chodź kleszczon. Temu panu podziękujemy. Tylko gdzie jest Gialu? Ja się pytam, gdzie jest kurde Gialu, że mi spuścił w kanał łódź. No słyszę cię, cwaniaku. Tu niby się zaczyna czarny las, ale nawet równiny. Tak patrzę na mapę, to nawet równiny tam są. No nie cholery, ja jestem totalnie w środku mgły. Tu nic nie widać, nie? O, demet. Czekaj, tu się coś kleszczuje. Jezusz kierec stary, naprawdę jak cię miło widzieć. Coś spokojnego w tej paranoicznej krainie. Dobra, czekaj, to mamy. No nie, no słyszę gościa, no oczywiście, że go słyszę. Zostaniesz w czapkę. Czekaj, ja sobie chyba żarcie mogę, no właśnie, żarcie sobie odnowimy. Bo Giala słyszę, tylko co, on mnie będzie teraz, będzie mnie atakował nie wiadomo skąd? Trochę by to na to wyglądało. Dobra, nie wiem gdzie on jest. Ja bym sobie... Czy ja dam radę to w ogóle pozbierać? Może być problem, tak jest, z obciążeniem. Ja sobie tu chyba portal postawię, tym bardziej, że noc się już zaczyna. Daj mi portal. Wolny mam slot chyba dom 1, z tego co pamiętam.
Proszę mi tu otworzyć drzwi. O, dziękuję bardzo. Kurczaki. Kurczaki, Jezu, kurczaki są super. Powiem wam, kurczaki są super. Jak tylko ma się ziarenka i tak w ogóle, to jest w ogóle genialnie. Mniszki, tu jest super. Już nawet przeprowadziłem pierwszy ubój, bo nie spodziewałem się, no proszę bardzo, jak tu jest namnożone tych kuraków, nie? Kura na kurze, kurą poganiana. I w miejscówce, w której powiedziałem, że stworzę sobie wyspę. Oczywiście ja tą wyspę stworzyłem i postanowiłem na tej wyspie zasadzić sobie jotunie ptysie. Tak jest. Co prawda teraz w podróży znalazłem kilkanaście jotunich ptysiów. Bardzo fajnie, bo brakowało mi ich do zrobienia choćby sałatki. Właśnie, teraz mogę sobie sałatkę zrobić. Mogę sobie zrobić sałatkę. Dobra, chlebka chociaż na razie mam dość, więc jakby nie będzie tego tyle trzeba, to na razie mogę sobie te ptyśki odłożyć. O, ty pytę! Który mi tu... Halo, co tu się w ogóle, przepraszam bardzo, odbyło? Który to był taki mądry? No oczy... Pan czarownik, no jakby mogło być inaczej? No któż tu mógł przyleść i być... A, wiesz co? Opie... Aha, no tak, ja zapomniałem, że ja mam pełno gratów. Czy ktoś... Przepraszam, czy moje kurczaki tutaj ucierpiały? Mniszki... No, zginęłoś tam chyba jednemu czy coś. Coś, tu jakieś szkrobanie słyszę, czy coś? Tak, ja wiem, że powinienem ogarnąć sobie fortyfikację. Ja zdaję sobie z tego jak najbardziej sprawę. Już się miałem prawie za to, już się witałem z gąską i tak dalej, ale nie wyszło. Niestety, nie wyszło. Czekaj, ptyśki sobie rzucimy tutaj. Coś, aha, zakrzep, dobra, resztę trzeba wrzucić do śmietnika. Tu mamy jeszcze, dobra, skóry poproszę. Tutaj damy, a to jest miękka tkanka. Nadal drży delikatnie echami wspomnień. Co mi to mówi, kurde, no coś z tym trzeba zrobić. Ja później się dowiem, bo na razie nie. Bo na razie muszę ogarnąć tych dwergrów i zacząć odsysać ten sok, bo bez tego soku to nie ma imprezy. No tak naprawdę, to nie ma imprezy. Drewna nie potrzebujemy. Dobra, to by było wszystko. Aha, wiem co miałem. Czekaj, dom jeden jest tu? Nie, dobra, dom. Tam sobie wpadniemy. Właśnie, bo może ptyśki już dojrzały. Coś wam jeszcze w ogóle pokażę. Trochę mnie to zdziwiło. Nie wiem, dlaczego się tak dzieje. Nie robiłem żadnych eksperymentów. Zaraz wam powiem, o co chodzi. To jest moja piękna wysepka, tak jest. Tu jeszcze nic nie postawiłem. Zostawiłem to tak, jak jest. Ale tu nie można sadzić. Tu nie można nic sadzić. A, tu sobie marmur zostawiłem. Czekaj, można sadzić na tym zielonym. Znaczy zielonym, teraz to jest zielone, bo zrobiłem z tego ziemię uprawną. O, ty, a ty się hopie, skąd tu wziął w ogóle? Jaki kierownik, ty. Właśnie, teraz ciebie trafić, hopie, w to brzuszysko. Jezu, czemu ja stoję w miejscu, gdzie są ptyśki? Przecież ja tu nie mogę stać. Chodź, Gialu, ty musisz brzuszysko dostać, właśnie. Otóż to, panie Gial. O! Kurde, jednak zdążył jednego firebola mi odpalić z kleszczami, ale z tym sobie oczywiście poradzimy. Tłuczkiem do ziemniaków, dziękuję bardzo. Chyba mi skasował jednego ptyśka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, dobra, jest okej. Okay. Są wszystkie. I z ciebie, chłopie, powinien jeszcze wypaść taki bajer, co się nazywa... Tu jest. Tu to mamy, to jest... Woreczek żółciowy, a tu mamy co? Trofeum z Giala, proszę bardzo. No szok, niedowierzanie. No tego trofeum jeszcze nie miałem. Bardzo superancko. A wracając do mojej rozkminy, nie wiem dlaczego tutaj jest ziemia... No ona tak wygląda, nie? Taka zwykła gleba. A tam, gdzie to wszystko wyciągnąłem do dna, do góry i tak dalej, nie mogę tam zrobić ziemi uprawnej. Ty jesteś... Aha, jeszcze rośniecie. Ja już myślałem, że będziecie takie miłe ptyśki, ale widzę, że niekoniecznie. No dobra, jak nie, to nie, jeszcze się zaczeka. Tak to ogólnie tutaj, moi drodzy, wygląda. Tu mam zostawić właśnie, te rzeczy miałem tu zostawić. To miałem sobie dać tutaj i... dobra. I w ogóle tu się spawnują dwergrowie. Tu się spawnują, znaczy przynajmniej ten dwerg, widziałem, że tam jeszcze jeden łaził, to pewnie ten, co był tutaj. Tu jest chyba ich miejsce spawnu, nie wiem dlaczego, czy to w kwestii tego, że tu jest właśnie ta kopalnia. Jakby trudno powiedzieć, nie wiem,
ale spoko, że tutaj są. Choćby z tego względu, że jak pojawił się Gjal, to w pierwszym momencie zaatakował właśnie tego dwergra. On go tam chyba gdzieś skasował, bo wydaje mi się, że temu dwergrowi nie udało się, kurczę, nie udało się nawet uciec. Ale to jakby nawet lepiej dla mnie, nie? Nie będę na to nawet narzekał. Jest spoko. Dobra, trofeum sobie wrzucimy. Chociaż czekaj, ja bym zobaczył w ogóle, jak to trofeum wygląda. Pokaż mi, jak wygląda trofeum z Gjala. Chyba będzie duże, nie? Wow! Jest duże. Dobra. Nawet go całego nie widzę. Dobra, pomyślimy, gdzie coś takiego obrzydliwego można, kurczę, zamontować. Gdzie by to ładnie wyglądało? No pewnie bym musiał zrobić jakąś salę trofeów czy coś w tym stylu. O, proszę bardzo, tu już mamy full wypas, już mamy pełne. Spoko, czyli rozumiem, że skrzynkę z trofeami byłoby trzeba już faktycznie zamienić na skrzynię czarnometalową. Dobra, wracając do mojej zniszczonej łodzi, to jest dom 1, dobra. Czy tam wszystkie rzeczy zostały? To jest ważne, ale tam chyba tam lata nadal Gjal gdzieś, albo i nie. Zaraz się dowiem. Czy coś tu lata? Czekaj, co tu mam? Szlachetne drewno, kora, drewno, tam jest ryba. Tu są gwoździe, no właśnie, chodź. Przeciążenie, no jakby mogło być inaczej. Czy... tak, czekaj. Aha, dobra, jestem w zasięgu, trzeba wyjść z wody. To jakby jest dość ważne. Skóry z jelenia. No tak, no oczywiście, że tak. Bo ja te skóry przecież wrzuciłem do... kurde, no właśnie, tam wrzuciłem. Czekaj, gwoździe zostaną tu, bo mnie obciążają troszeczkę za bardzo. Dawaj po te skóry. Statek tu postawię z powrotem. Nie wiem, ten Gjal chyba odleciał gdzieś przez tworza, cholera go wie, gdzie poleciał. Także topór mu na drogę. Tyle mam do powiedzenia. 50... Czemu ja mam tyle tego szlachetnego drzewa? Drewna, przepraszam bardzo. Aha, już wiem czemu. Bo jak dwerg, czarodziej mi tam gdzieś odpalił swojego firebola, no to pierdykło oczywiście w ich pomost i to wszystko to się tam w cholerę rozsypało. A więc część tego drewna tu mogę oczywiście zostawić. Ty wracasz tu, ja potrzebuję... No właśnie, ile? 40 czy 50 potrzebowałem? 40, dobrze. I 10 skór. Dyszkę tego drewna mogę wyrzucić. Dobra, ty wracasz tutaj i 10 skór bym poprosił. No właśnie, tak mi się też wydawało, że coś było nie tak. Okej, dobra. Gwoździe i łódkę mogę postawić tam z powrotem. Tu, okej. I ruszam na ten Misland. Może uda mi się znaleźć bazę dwergrów. Z jednej strony te bazy dwergrów ogólnie są fajne. Zwłaszcza jeśli można tam lurować szperacze. To jest bardzo, bardzo fajna opcja, bo jest ich tam sporo. Wiadomo, taki tam pojedynczy... O! Panu Kleszczu! Panu Kleszczu mnie halo! Panu Kleszczu, idź mi stąd! Czy Gjalu gdzieś tam jest? Nie, to chyba były kleszcze, które zostały tu wystrzelone w kwestii spieprzenia mojego statku w cholerę. Tak bym powiedział. Dobra. To zabieram ze sobą. Poproszę. Tak, dziękuję. Mamy wszystko, mamy. To też zabieram ze sobą i żegnam. Młotek schowaj, mój drogi. Czekajcie, ja patrzyłem w tym kierunku i się zastanawiam, czy tu się przypadkiem nie zaczynają gdzieś równiny. Bo to trochę tak wygląda. Tu jest czarny las, w którym też jest mgła, okej. Nie, tu bym nie chciał. Tu są szarzeły, witam serdecznie. Moi drodzy, bardzo fajny zlepek biomów. Czy tu mi się wydawało, czy tu były, czy tu są... A nie, kurde, patrz, nie wydawało mi się jednak. Jednak mi się, kurczę, nie wydawało. Badaj, komar tutaj, fulingi szaleją, opoki. Co tu się dzieje? O, a co tu umarło? Przepraszam. One na zające polują. Na szarły w ogóle, ale zadyma. Wow, halo, halo. Kierownicy, chodź tu uspokoić. Teraz panie, w którą stronę tu iść, nie? Wiecie o co chodzi? Wszędzie źle, nie? O! Ptyśki, o tu nie, czekaj, bo ten mnie tu chce... Ale, halo, nie, nie. Przepraszam bardzo, ale tak to my się nie będziemy bawić. Pierwsza sprawa.
Ja teraz z tej mgły, żebym was jeszcze widział, to już... O, ty chamie jeden! Dobra, te purchawę mam z głowy. Jeszcze tego bym się pozbył. Ty polecisz... Jak mnie, kurde, ty cholero, no! Dobra, nie ma. Ja bym się uleczył może nieco, bo to się może dla mnie źle skończyć. Tutaj słyszę sobie, widzę sobie, że fulingi robią fest za dymę i polują na zające, żeby było zabawnie. I mało tego, co zabawniejsze jest w tym to, że im się to udaje. Mi jest ciężko zapolować na cholernego zająca, a fulingi widzę świetnie sobie radzą. No, nie powiem, że... O, patrz jaki chytrus. Że nie nająłbym do roboty fulińskich łowców. Tak jest, tym bardziej, że devsom, nie wiem, chyba się nie chce na razie zaimplementować żadnych rzeczy pokroju jakichś tam interakcji z NPC-ami, co byłoby zresztą bardzo ciekawe. Może, ja wiem, z fulingami to trochę przegiąłem pałę, żeby w końcu one są z wolami i tak dalej, ale dwergrów. No ja bym bardzo chętnie, naprawdę bardzo chętnie ich zwerbował. Aha, czyli tu po całej długości chyba są równiny z tego co widzę. Tak, dobra, to my idziemy... A, właśnie, pytanie czy tu po prostu nie są nieprzeniknione góry. O, jak to ładnie na mapie tutaj wygląda, jak się pięknie te biomy przenikają, nie? Tak... Jezu, znowu! Gialu, stary, przecież ja ci nawet chłopie nie widzę gdzie ty jesteś. No weź się zlituj, nie? A, jednak, tak mi się wydawało, że słyszałem jakiegoś sierściucha w okolicy. Dobra, dostaniesz bułę, popraweczka i cyk, blokowanko i siekierką w łeb. Hono ino, chodź, gościu. I dostaniesz jeszcze jednego ciura. A, jednak ci się udało, myślałem, że zdążę, ale jednakowoż nie. No i słyszę tam gdzieś Gialu siedzi sobie w mgle. Co ja mówić, bo ja, tak, wspominaliście mi oczywiście o tych pochodniach, ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, pochodnie są tak samo beznadziejne jak ten ognik, którego posiadam. Oj, chyba słyszę dwergrów gdzieś. Na bank wręcz ich słyszę. Tylko teraz pytanie, w którą stronę. Z jednej strony spoko, ale uważam, że powinna być opcja, nie wiem, diademu dwergrów, jakiegoś ulepszenia go w ognika na przykład, albo coś takiego, żeby dawał większe rozpraszanie tej mgły. Na przykład z progresem, o, żeby to tak ładnie zabrzmiało, z progresem tutaj na Mistlandzie. Oj. Z tym progresem na Islandzie i byłoby to całkiem spoko, tak jest, gdyby to, wiecie, w późniejszym etapie moglibyśmy wzmocnić tego ognika, nie wiem, albo kilka ogników na przykład zamknąć w jakimś przedmiocie, albo coś takiego, żeby, tak jak mówię, taką dwergrową latarnię stworzyć. Wiecie o co chodzi, nie? I wtedy można by sobie było właśnie ogarnąć większą przejrzystość. Ale ja mam kurde śmieci ze sobą, nie? Bo nie wiem, czy mi tu właśnie ktoś zaraz... To wygląda jakby... No, też mi się tak właśnie wydawało, że tu będzie grubo. No właśnie, panie odwłokowy, co ja z tobą mogę zrobić? O, no ja, fajnie. Dobra, dziękuję bardzo za współpracę. O, tu mamy wodę. Świetnie, bardzo fajnie. Dobrze, że ognik w ogóle nadąża, to jest świetne. Tu jesteście! Kurde, tylko skąd wy jesteście, chłopaki? Widzę, że spieprzacie w tamtą stronę. O, Gialu jest tam. W ogóle Giala nie widzę, o. Żeby było śmiesznie. Tu widzę, że się ten porusza. O, tu, dobra, przynajmniej was widzę teraz, tak? Jak dostaliście w ciury. No, i klękacie i kwiczycie. Tu już po prostu nie macie szans. No ja też za bardzo nie mam ochoty walczyć z... tym, z żołnierzem. Ła, kurde, klesz, ja sobie myślę, co to za mną leci? O, proszę, przynajmniej... Jak tu jest ładnie jasno! Wow, halo, kierownik. Kurde, ja nie wiedziałem, że on tak będzie tutaj za mną strasznie galopował. Jezu, no przełącz, chłopie, na młot! Zlituj, żeż się! Bo zaraz będzie trup denat nieboszczyk, tak się to dla ciebie skończy. Chłopie, dawaj potka. Matko, co za ciele.
Ty, a tu są następne. Zaś kleszcze, no z młotkiem to akurat tak średnio uciekać. Prawie mnie dziabnął, ale na szczęście. Ło! Ty, a przecież ja mogę to zrobić tak. O, dzień dobry. Czy jest Krystyna? No nie ma Krystyny, więc mi możesz, chłopie, naskoczyć. Dziękuję bardzo. Teraz wyłączę ten cholerny młotek, bo mi strasznie. Strasznie mnie spowalnia. Bardzo ładne miejsce, nie powiem, bo tutaj w ogóle nie było. Nie mam mgły i nie wiem. Dalej nie rozumiem. Od czego to do jasnej cholery zależy, że mgła jest, albo tej mgły nie ma na tym nieszczęsnym Mistlandzie. Nie łapię w ogóle tego. Kurde, stary, wiesz co ja ci powiem? Ja bym tobą poszczuł najchętniej całą wioskę Fulingów. Kurde, ale by to fajnie wyglądało. Jeszcze jakbyś się starł z berserkiem, to już w ogóle byłoby genialnie. Tym bardziej, że... Ha, no właśnie. On jest odporny. On jest bardzo odporny, tylko tak jak też sami wspominaliście, sami pisaliście, że jego odwóg jest słabiutki. No i faktycznie tak jest. Jego odwóg jest mega słaby. Czekaj, ja bym się tego kleszcza tam pozbył, bo on mnie strasznie irytuje. Czekaj, bo się jakoś dziwnie, hopie, poruszasz tam. Ale mnie pacnął, kurde, wafel. Kleszczu dostał w czapę? Dobra, kleszczu mi już nie będzie przeszkadzał. No właśnie tak się zastanawiam, stary, czy ja cię tu mogę... Chodź, o, chodź. Chodź, my się przejdziemy, stary, tutaj na równinki. O, jest jeden fulas. Ty, kurde, jak ja bym tutaj trafił na wioskę, ale byłoby wyśmienicie. O, badaj. Fulas tam już... No czy to było raczej do przewidzenia, to nie mogło inaczej wyglądać. Chodź, stary, ja wiem, ty mi nie uciekniesz. Czy tutaj jest szansa? Jezu, byłoby po prostu pięknie, jakbym tu trafił na wioskę Fulingów. Tam mam po prawej stronie czarny las, to mnie nie interesuje. Chodź, gościu. Nie zostawaj w tyle. No, idziemy. Tak jest, tak to wygląda, jak się prowadzi na spacer żołnierza szperaczy. Chodź. Come on, stary. Jest! Jak super! Fantastycznie. Chodź, gościu. Tam będzie bardzo ciekawie. Ciekawe, czy to jest bardzo duża wioska? No nie, no widzę dwa duże ogniska. Widzę dwa duże ogniska, więc może być ciekawie. Czy coś jeszcze? Ja myślę, wiecie co ja myślę? Że smoluchy prawdopodobnie dojechałyby go bardzo szybko. Spowalniając go, to jest tak samo jak ja wam pokazywałem, jak berserk wlazł do bagna smoluchowego i go tam po prostu, smoluchy go tam dojechały jak świniaka. Ojej, tego byśmy nie chcieli. Dobra, stary, na wykopki czas może później, chodź, nie ma, hopie, czasu. Maliniaki, nie, maliniaków mam dość, nie potrzebuję. Chodź. Jest tam berserk, ty patrz, jeden, drugi berserk. Jak tu będzie ciekawie. Chodź, fulas. Chociaż, kurde, ja bym tych berserków mógł zlurować. Jak to jest? Czy fulingi... Wow! Stary, nie, tak się nie będziemy bawić. Ty nie... O, dobra, ten mu już tam ciśnie. Czekaj, bo berserk... O, demet, ale to będzie dobre. Ja tu chcę zobaczyć, co tu się będzie działo. Paczajta i oglądajta. Ty, badaj, jak go berserk ciśnie. No i bo mu jeszcze po odwłoku. No tak jest, fulasy go zagadały, a ten go sprał po prostu po dupsku. Matko, jakie to było fajne, nie? A, wiesz, ty, udało ci się, szczwana bestio czarodziejska, ty. Chociaż w sumie i tak z wami tu za bardzo nie mam co... dobra, no nie o to mi chodziło. No! Czekaj, gdzie jest ten czarownik? Chodź tu. Gościu, bo ty mnie tutaj strasznie irytujesz. To było dobre. Powiem wam, to było fajne. To ma duży potencjał. Coś takiego. Tylko w wypadku... Kurde, jakby ta wioska była tak na skraju. Wiecie, o co chodzi? Bo na przykład, co również jest nieco zabawne, nawet gdy szperacze wpadną... Masz, gościu. Smacznego. Gdy szperacze wpadną do dwergrowego obozowiska, tak jest? No i dwergrów tam jest sporo. Nikt mi nie powie, że nie.
Ich tam jest dość sporo, tam nawet są czarodzieje, tylko wydaje mi się, że to działa wręcz, kurde, na, jest to przeszkodą dla dwergrów, ze względu, czekaj, to znowu nie ma miejsca, igły wywalimy, nie, kamienia nie potrzebujemy, dziękuję bardzo, o, właśnie to chciałem, wydaje mi się, że to działa, stary, a nie, bo już myślałem, że ty jesteś jakimś lepszejszy, ale widzę, że jednak nie, Kasiurę sobie zabierzemy, to sobie zabierzemy, dobra, i spadamy. Co miałem mówić? Ten czarodziej dwergrów, ja uważam, że to działa... kurde, to jest przeszkoda dla dwergrów. To działa na ich niekorzyść, cholera jasna, tego słowa mi brakowało. To działa na niekorzyść właśnie dwergrów, bo jak ten czarodziej się odpala, on nie ma takiego prostackiego fireballa jak szaman fulingów. No on odpala taką zdrową, kurde, rakietnicę, z kilku fireballi, tak jest. I tam się zaczyna rozpiździel. I zamiast waloru ochronnego, jaki powinien dawać ten obóz, zamek, czy jak zwał, tak zwał, od dwergrów, no to robi się jedna wielka ruina. Szperacze to rozpiżdżają. Dwergrowie nie mogą odnaleźć drogi, żeby zaatakować w jakikolwiek sposób, i są w dupie. Tak jest, taka jest prawda. A szkoda, bo trochę mi tego brakuje właśnie w Mistlandzie, jak się łazi, jak są ci dwergrowie łowcy, łotrzykowie, magowie i tak dalej, żeby oni jednak tym szperaczom tam, wiecie, porządnie pociśli, nie? Może nie tak, że wiesz, oni za mnie wyczyszczą Mistland i tak dalej, no ale żeby ta walka jakoś wyglądała, a to wygląda tak, że, no ja wiem, jak Gjal przyleci, to już jest w ogóle dupa blada, tak na dobrą sprawę. Idziemy w dżemę, bo jest, kurde, bo jest ciemno. Jest ciemno i jest niefajnie. Idziemy spać. No i dwergrowie są na przegranej pozycji. I to mi się właśnie średnio podoba, bo fajnie by było, gdyby ci dwergrowie mogli stawiać jakiś większy opór właśnie szperaczom, jakby radzili sobie na przykład z Gjalem, który się pojawi. No ja wiem, że on się pojawi tam tylko, kurczę, i wyłącznie w tym momencie, kiedy ja się tam pojawiam, tak? No, bo jest zasada, świat żyje dopiero tam, gdzie ty jesteś, więc... Okej, okay, ale ja mówię, to na przykład to, co teraz odstawiłem, czyli fullingi kontra szperacz, żołnierz szperacz, z którym przypominam, że jednak trochę się trzeba namęczyć. No chyba, że się go atakuje w odwłok, jeśli tak jak ja miałem w tej kopalni wtedy, co on się odwrócił, jakoś się tam zablokował, że mogłem go naparzać po plecach, no to było spoko, ale w normalnych warunkach, no to z lekka jest dupa blada. Co tu? A to ty, cholero! Idź mi stąd. Zostawiłaś coś? No nie, no to wiesz. Wiesz, gdzie są drzwi. Dobra, ten metal tutaj chociaż przepalimy. Coś mam jeszcze tutaj do schowania? Skarbów kilka, tak, skarby bym schował. I naprawdę nie pogardziłbym takim widokiem, jak jakaś taka bitwa między fullingami a szperaczami. I jakby sobie taki Gjal jeszcze tam przyleciał, a szamani by go tam kulami ognia traktowali, no to byłoby naprawdę zajmujące widowisko. I tu się jeszcze pojawia coś takiego, co ja kiedyś mówiłem, żeby biomy pomiędzy sobą miały w ogóle jakiekolwiek szanse. Ja wiem, że to jest trudne do zrobienia, żeby moby z pierwszego biomu, na przykład z łąk, tak, miały szanse z biomami z Czarnego Lasu, no to jest poniekąd problem, bo jak to zrównoważyć z siłą gracza, tak? Z naszego wikinga. Jak to w ogóle ogarnąć coś takiego, żeby to działało? Szczerze, no póki co nie mam jeszcze pomysłu, ale wydaje mi się, że na pewno byłoby to jak najbardziej do zrobienia. Czekajcie, skoczymy, pozbieramy tutaj mięsko. Dobra, tam jest mniszek. Ja chyba zebrałem ten mniszek, co? Rzućmy... O, jest, proszę bardzo, bardzo ładnie. To sobie zabierzemy. Ile tego mięsa? Całe dwie sztuki mięsa. Wspaniale. Zawsze chciałem mieć... Gdzie tu było mięsko? Mięsko było tu. Okej. Byłby to ciekawy w ogóle dodatek. To, o czym mówię. Walki pomiędzy biomami byłyby całkiem fajne. Zwłaszcza
zwłaszcza na tych wyższych poziomach, równiny kontra krainy mgieł, no, fulingi, szperacze, gialu, berserkowie i tak dalej, no, to jest dość intrygujące, nie powiecie, że nie. I myślę, żeby to ciekawie wyglądało. A wracając jeszcze do tego, żeby biomy między sobą miały jakieś tam, powiedzmy, walki, szanse, coś w tym stylu, no to mówię, Mistland i równiny to jeszcze spoko, nie? Bo widzę, że nie ma, nie jest źle z tym, zwłaszcza z fullingami, no nie jest źle, ja widzę, że fullingi by sobie naprawdę dały radę. I one by sobie tak nie dały, no całą wioską oczywiście, bo gdyby tu, nie wiem, wyskoczył oddział fullingów. A co to tam? Aha, to ten Gupol tam biega. On za zającem chyba biega. Bo gdyby wyskoczył mały oddział fullingów, gdzie tam są 3 czy 4 sztuki, kontra żołnierz szperaczy, no to już raczej by to nie poszło, nie? Wiecie, o co chodzi? To już raczej by nie przeszło, ze względu na to, no chyba, że trafiłby się jakiś, o, jotun ptysi, że trafiłby się jakiś fulling gwiazdkowy, żeby wytrzymać choćby krótszą chwilę z tym, w walce, żeby przytrzymać tego szperacza przodem, gdzie pozostałe by go tam naparzały po tym odwłoku. No, to jeszcze miałoby jak najbardziej, najbardziej sens. Co to jest w ogóle za miejsce? Dlaczego tutaj nie ma mgły? Czy to wszystko zależy, nie wiem, od poziomu, nie wiem, nad poziomem morza, jak to wygląda, poziomu gruntu, nie wiem, nie rozumiem tego, dlaczego tutaj nie ma mgły w tym miejscu. Tym bardziej, że to nie jest stricte totalne łączenie biomów. Nie wiem. Nie wiem, powiem tak, bardzo mnie to intryguje i niesamowicie mnie to irytuje, coś takiego, że ja tego nie rozumiem. Nie wiem, poczytam gdzieś po internetach, czy jest... o co to się w ogóle rozchodzi. Bo ja lubię, ja po prostu lubię wiedzieć. Teraz to ja wiem, że ja się chyba troszeczkę zagalopowałem, bo jestem dupsko wysoko. A to zasadniczo nie jest korzystne. I wydaje mi się, że teraz chyba faktycznie mnie pogięło. Tam jest woda. Tam jest pan zając. Dobra, my się tutaj zsuniemy po cichutku. Nikt nas nie widział. Dobra, jestem jak ninja. To jest pan zając. Panie zającu, proszę uciekać. Co my tu mamy? Tu by były odsysacze do zamontowania. No dobra. Tam jest, co tam jest? Ruiny, tam jest most. Okej, okay, czekaj, to ja bym, tak, ja bym się w wodzie nie chciał za bardzo taplać. Tu sobie hipniemy. No weź człowieku, znajdź tutaj, o, czekaj, szperucjusz. Wow, tam to jest w ogóle grubo, widzę. Czekaj, coś tu, co tu sapie? Czy to na mnie sapią oni, czy sapie jeszcze coś? Tu sobie wyskoczymy. A cóż ja ładnego tutaj znalazłem? Czekaj, tak, tu guzik. A nie, przepraszam bardzo, dobra, są ruiny mostu. To jest mega intrygujące. W ogóle te ruiny dwergrów. Ja rozumiem, że dwergrowie jakby tutaj są w odwrocie, tak? Że oni są na tych terenach, no, jakby to powiedzieć, niedobitkami. Nie wiem, swojej wspaniałej rasy, może coś na tej zasadzie. No ale jeśli już dewsi chcieli iść w taki sposób, w tym kierunku, że nie robimy wielkiego lasu z pajęczynami, z gigantycznymi kośćmi i tak dalej, a idziemy w taki, no, zapomniany nieco ląd, tak, właśnie z tego typu ruinami, no to powiem wam, kurde, mogli coś jeszcze trochę pokombinować, bo ja rozumiem, coś tam biegło, ale to chyba był zając. Ja rozumiem zainfekowaną kopalnię. Nie wiem, co jest tu i zaraz to oczywiście sprawdzę. Chociaż tu będzie grubo. Tutaj sobie będę musiał z łuku postrzelić. O, ty mnie już zobaczyłeś, chłopie? No to także to by było na tyle. Dobra, miejscówka całkiem spoko. Gorzej będzie jak ten gość. No właśnie, tak też myślałem. Jak on wystartuje, to może być pewien problem właśnie w tym, ten sposób. Ja bym nie chciał umierać. Jeśli wiecie, o co mi chodzi, ja bym nie chciał umierać. Ja chyba się nawet uda nie umrzeć. Dobra, tego mamy z głowy. A ty nie jesteś w stanie mnie tu dziabnąć. No to ty się bardzo dobrze składa. To mi się podoba. Dziękuję bardzo. Tam został jeden farfoncel. I tam jest jeszcze jeden. Dobra, ale z nim sobie poradzę. Grunt, że nie ma żołnierzy, bo oni są po prostu irytująco twardzi. Nawet nie chodzi o ich obrażenia.
tylko oni są irytująco twardzi, jeśli chodzi o walkę. Co ty tam, halo, co ty tam stary dziabasz? Ale ładne szoty. Kurde, na dwa strzały, poważnie? No dobra, czekaj, jeszcze czas by, dobrze by się było rozejrzeć. Tak jest, polukać tutaj oczyma. Czy ja nie widzę przypadkiem gdzieś jakiegoś dwergrowego sanktuarium, ale raczej nie bardzo. Nie wiem, właśnie też się zastanawiam, czy to jest generowane losowo totalnie, proceduralnie jak cała reszta. Czy to tak działa, czy tu jest jakiś kierunek jakby do czegoś. Wiecie, o co chodzi. Chociaż nie, to tam bym musiał sprawdzić, tamto miejsce muszę sprawdzić, ale najpierw popatrzymy tu. Dobra, ty siedzisz. Kurde, ja naprawdę jestem wysoko. Czy ja cię tu jestem w stanie? Nie, nie jestem w stanie. To chyba wiesz co, zrobimy to w staromodny sposób. Ja po cichutku się tu do ciebie przyłączę. Co ty na to? Ojej, stary. No powiem ci, że naklepałeś mi bardziej niż pozostała trójka. Tu jest zając, dobra, to mnie nie interesuje. Tutaj od razu zrobimy. No co ty robisz, chłopie? Aha, pływanie, wychodzenie. Dobra, nie wiem, to było dziwne. Czy tu coś mnie chce zjeść? Nie, chyba niekoniecznie. No i bardzo dobrze. Zaraz sprawdzimy sobie to miejsce. Ale zanim to nastąpi, to oczywiście sobie postawię portal. Jasne, że tak. Przecież ja tam nie wejdę 100 km od ostatniego portalu. Przecież ja tam tak nie. No, halo. Wiecie, czym by się to skończyło. To jest po prostu kuszenie losu. To jest totalne, totalne kuszenie losu. Dobra, ty idziesz tu. Zresztą i tak mam. Aj, czekaj, cicho. Tam jest pan zając. Chyba mi się wydawało. Myślałem, że słyszałem dwergrów. Czekaj, co ja tu mam ze sobą? Właściwie, no można to wrzucić do domu. Wrzucę do domu i ruszymy do tego miejsca. Nie wiem, czy to, no to chyba nie jest zainfekowana kopalnia. Bo w Krainie Mgieł, czy ja dobrze pamiętam, że było więcej niż jeden loch? Ciężka sprawa. To wrzucimy tu. Co tu jeszcze mamy? Drewno, ptyśki. Dobra, ptyśki wrzucimy tam, gdzie trzeba. W końcu będę sobie już też mógł robić sałatkę, bo widzę, że tych ptyśków już będzie. No, tu mam 16, tam się hodują, później je znowu tam rozsadzę. No, okej. Wow, panie, no tych pancerzy już mamy. No właśnie, czego mi brakuje? Mi bardzo, ale to bardzo brakuje ostatniego czarnego rdzenia, żeby sobie pierdyknąć kuźnię. Tak jest, żeby sobie pierdyknąć kuźnię i jakoś zacząć ogarniać lepszy sprzęt, tak jest, no bo już właściwie to bym mógł, czarnego metalu mam sporo, pancerzy też trochę by było, jakieś lepsze uzbrojenie też by nie było złe, nie? Wiecie o co chodzi, ale widzę, że nie dopalił się cały ten nieszczęsny metal, czarny znaczy się, nie tu, no właśnie, wągla panie zabrakło, a widzisz, dobra, ruszamy z powrotem. I co to jest za miejsce? Na co ja trafiłem teraz? Na co ja się tam wbiłem? Dobra, zainfekowana kopalnia to jest jeden. A co tu jest? Bo ja wiem, że właśnie były takie. Nie, no też zainfekowana kopalnia. No ale dobra, no to z jednej strony bardzo fajnie, nawet bardzo super fajnie bym powiedział. Ze względu na to, że na pewno tutaj znajdę czarne rdzenie. Tu się rozejrzymy, tam nie wpadniemy i będzie ok. Dobra, tam mamy drzwi. Schemat podobny jak zawsze, chociaż niekoniecznie. W takim miejscu jeszcze nie było. Co tam mamy na dole? Różne takie. Tu mamy kolejne różne takie, ale tu już jest zabite dechami, tak? Dobra, zaczniemy sobie od najprostszego, czyli od drzwi. Słyszę, że sobie tu ptacie, ja słyszę, że bardzo chcielibyście mnie pożreć. Tu mamy schody, to jest na dół. Dobra, zaczniemy od tego miejsca. Dwergrowa stara brama. Najpierw się was tam pozbędziemy, bo ja nie wiem kto tam siedzi i zasadniczo nie mam zamiaru się tam wbijać. Bo ta walka się bardzo mija z celem.
Tak jest. Zwykłe, najprostsze fajtowanie z nimi się mija z celem. Tarcza plus jakakolwiek broń jednoręczna i starcia z nimi to jest lipa, nie? Już? Czekaj, tam widzę. Dobra, nic nie widzę. Bardziej mi przeszkadza teraz ten ognik niż pomaga. Chociaż właściwie to on tu jest chyba średnio potrzebny, nie? No, no oczywiście, że lepiej widać. O, daj pan spokój. Nie, no nie było was tak dużo. Tam widzę, o, proszę bardzo. Ty dostaniesz ode mnie bułę na dzień dobry. No chodź, aha, dobra. Rozumiem, spokój. Nie, stary, nie przejmuj się w ogóle, nie? Bez krępacji, tu nie żeby coś, wiesz. Czekaj, tak żeby mi zaraz kleszcze na pysk nie skoczyły. No chodźesz tu, chodź, chłopie. Dobra, tu nie ma kleszczy. To, ty nie wiem co ty planujesz ze swoim życiem zrobić, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, dlaczego ci tak odwaliło. Chociaż w sumie nie powinno mnie to do końca dziwić. Tu chyba, to można chyba zniszczyć, nie? Albo i nie? Coś tam, czekaj, co ja? Schody do góry. No okej. Teraz coś chyba ciuteńkę. Aha, kleszczony. Bardzo fajnie. Tutaj nie widzę problemu. Kleszcze plus młot to jest bardzo dobre rozwiązanie sytuacji. No ale tu nie było nic. Tu były po prostu schody do góry i dziękuję bardzo. Jakby tyle w temacie. Czekajcie, bo teraz sobie tak myślę. Znowu mnie natchnął jakiś te. O, ukryte drzwi! Kurde, super! Super, 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 super. Nic mnie tu nie chce zjeść, nie. Dawaj, stary. No pięknie, wspaniale. I tego mi właśnie było trzeba do szczęścia. Kiełbasy? Niekoniecznie, ale bardzo chętnie sobie ją zabiorę. Wow, kufel dwergrów. Super, zawsze taki chciałem mieć. A czy, czekaj, kurde, czy ja to mogę zniszczyć? Te skrzynie? Czy na nie w ogóle oddziałuje młotek? No okej, okay, oddziałuje. A to ciekawe. Co właśnie, z czego te skrzynie są? Mogę je zniszczyć? Czy nie mogę ich zniszczyć? No niby dostają dypsy. A, dostają. O kurde, panie. Ja bym się nie spodziewał, że będą takie twarde. I co tu jest? Drewno. Aha, nie, no dobra, okej, to jest po prostu taka skrzynia kosztuje 3 drewna, nic więcej. I dziękuję bardzo. No, spoko. Dobra, właściwie, kurczę, tak, no ta kopalnia jest oczywiście do przeszukania. Jak najbardziej, bo więcej rdzeni się przyda, pewnie, że tak, ale póki co mam to, co chciałem, znaczy, co chciałem, to czego na pewno potrzebuję. Czyli czarny rdzeń numer 5 i mogę sobie w końcu machnąć kuźnię. Wspaniale. Dzień dobry, panie zającu. Kolejny zając. Okej, spadamy. Zaraz, no w końcu postawiłem wspaniałą budowlę, tak? Na moją patodeweloperkę, więc można by było, nie? Można by było w końcu tę nieszczęsną kuźnię postawić. Chociaż nie wiem, czy to mi w czymś pomoże, bo... A nie, dobra, czarną kuźnię mogę postawić w najnormalniejszy sposób. Chłodnicę też. Ile tu było ulepszeń do czarnej kuźni? Stół do galdr. Stanowisko. Okej, dobra, spoko. Co potrzebuję? Czarny marmur dycha, drewno Yggdrasila dycha i czarne rdzenie 5 sztuk. Dobrze, drewno poproszę. Sztuk 10. Gdzie ja dałem? Tu to dałem na pewno. O, właśnie. I czarny marmur też powinien tutaj zalegać. Też 10 sztuk poproszę. Dobra, idziemy to usadowić tam, gdzie usadowić to muszę. Tak jest. O, mniszek, super. Będzie dla kuraków. No, bardzo dobrze. Nie ten młotek. Akurat nie o ten młotek mi chodziło. Czarna kuźnia. Czarna kuźnio. Ty będziesz sobie stała, myślę, tu. O, tak, kulturalnie tutaj w rogu. Cię postawimy, cyk. Proszę bardzo. Na pierśnik z pancerzy.
No i do tego było trzeba żelaza, a nie czarnego metalu. Też ciekawe. Na pewno to na pewno jest stworze. Chociaż. Nie, stworzyć stworzę. Nie stworzę, bo nie mam rafinowanego Aetru. Strzały co najwyżej z pancerza bym sobie mógł stworzyć. Himminafl. Nie za bardzo. Chociaż bardzo dobrze, że mam szczęki, to się przyda. Zguba Jotuna. Nawet zamierzchłe giganty nie przetrwałyby zatrutego ukąszenia tej broni. Co oni tu mają z tą zatrutą bronią, to ja naprawdę nie mam pojęcia. Jakby się nie dało czegoś z piorunami zrobić, nie? Bełty... Aha, no tak, bo mogę robić ten, jak... arbalet? Arbalet, tak. Arbalet bym mógł zrobić. Hełm z pancerza. Skol i Hati, tak jest. Dwergrowa latarnia. Prosta pochodnia byłaby zbyt staroświecka. No okej, okay, spoko. Dwergrowe latarnie, tarcza z pancerza, półklerz z pancerza, o, nie, no też sobie go nie zrobimy. Burzyciel, mój ty przyjacielu, oj, stary matka, ty jesteś fajny. W porównaniu do mojego, no, ten ma 60 do 73, a ten ma 119 do 145, także z tym już jest pieprznięcie, że hura. Ta włócznia mi się podoba, też ładnie wygląda. No, krom, okej, okay, ale w sumie też pisaliście o tym, że jest... daremny jak nieszczęście. I pomijając to, właśnie, bo też o tym pisaliście, że ogólnie te bronie, te pancerze są takie kiszkowate trochę, że to jest takie ni w dupę, ni w oko, tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o nie wiem, o wikingów, o klimat i tak dalej, że to jest takie mech, no. Jest, bo jest i tak dalej, nie? Dobrze, no kurde, fajna wyprawa, spoko. Udało się, co prawda nie udało się znaleźć tego, co chciałem znaleźć, czyli dwergrów. Będę musiał się jeszcze powłóczyć i znaleźć jakąś ich miejscóweczkę. Tak jest, ale udało się znaleźć kolejną zainfekowaną kopalnię. Myślałem, że to jest jakiś inny loch, bo wydawało mi się, że są dwa rodzaje w mglistych krainach, ale nie wiem, może mnie po prostu pamięć zwodzi, jak najbardziej. Więc spoko, czarny rdzeń jest z piąty, tak, czarna kuźnia powstała, więc jak najbardziej już pancerze nie, pancerze mogę? Chyba tak, albo nie, nie wiem. Przynajmniej tam, gdzie nie jest wymagany rafinowany Aetr, to będę mógł coś stworzyć. Także słuchajcie, moi drodzy, w tym odcineczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakieś subiszcze też byłoby mile widziane. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.